Piotr Zajączkowski, trener GKS Wigielec. No, panie trenerze, gratulacje. Drugi mecz z pańskim udziałem i drugie zwycięstwo pod rząd. Dziękujemy za gratulacje, dziękujemy za wsparcie, bo to wsparcie czuć z każdej strony, ze strony działaczy, ze strony trenera Wojciecha Tarnowskiego, bo ja przypomnę, że jestem w zastępstwie. Wojciech zachorował, Wojciech jest moim bliskim przyjacielem. Poprosił, czy się zgodzę poprowadzić zespół na czas choroby. Ja się zgodziłem i cieszę się, że zapunktowaliśmy w sobotę, zapunktowaliśmy dzisiaj. Na pewno w dniu dzisiejszym były bardzo duże emocje dla nas wszystkich. Zwycięstwo z bardzo solidnym zespołem. Ja sądzę, że Polonia Warszawa awansuje, bo ma najsilniejszy skład i ma największy budżet. No właśnie, tak widać było w drugiej połowie, zwłaszcza, że jest to bardzo taki mocny i zdecydowany zespół. Zgadza się. Praktycznie Polonia, to jest prawdziwa Polonia. Wszyscy zawodnicy mają korzenie polonijne. Bardzo poważny sponsor. Stąd chcą odbudować piłkę na Polonii Warszawa. Korzystając z bytności trenera Piotra Zajączkowskiego w Wigielcu. No panie Piotrze, chciałbym zapytać, 75 lat Jeziora, taki piękny jubileusz obchodzimy w klubie sportowym Jeziora. Jak pan wspomina te czasy? No i takie pierwsze takie właśnie pytanie związane, co panu tak utkwiło najbardziej w pamięci? Ten pierwszy pobyt czy ten drugi? Z Jeziorakiem związany jestem. Czy byłem od 1986 roku, to był mój pierwszy epizod. Wtedy rodził się prawdziwy Jeziorak z bardzo dużą ilością kibiców, po 3, po 4 tysiące fanatyków na każdym spotkaniu, czyli atmosfera wspaniała. Było wielu piłkarzy z Polski, którzy reprezentowali barwy Jezioraka. W następnych latach grali w innych klubach, jak Marian Głębielski w Lechu Poznań, Marek Rzepa, inni zostali w Iławie, jak Kocięta czy Wiesław Brzeziński. Drugi mój pobyt to był chyba 95-96 rok, jak walczyliśmy awans do Ekstraklasy. Pamiętne mecze z Wisłą Kraków, z Wisłą Płock, z Krakowią, to zapewne też bardzo taki emocjonalny i bardzo dobry czas dla Jezioraka. No i tak powiem szczerze, chyba z 7 lat temu jako trener trafiłem do Jezioraka. No, początki były bardzo obiecujące, bo w pięknym stylu utrzymaliśmy się w pierwszym sezonie, a drugi sezon wiemy, jaki był, i myślę, że nie będę dalej tego komentował. Do końca wytrwaliśmy na poziomie drugoligowym, ale to praktycznie ja jako trener już nie będę mówił, ile miesięcy nie dostawałem poborów. To samo było z piłkarzami. Walczyliśmy, ale to była walka z własnym cieniem. Panie Piotrze, czego by należało życzyć Jeziorakowi na te 75 lat istnienia? No cóż, historia Jezioraka zatacza koło i regularnie po 10 latach zawsze Jeziorak od upadku wchodzi już na salony. No i niebawem przyjdzie ten czas, że ten Jeziorak powinien znowu pukać do bram trzecioligowych, drugoligowych. No szkoda, że przez ostatnie lata nic się nie zrobiło na stadionie Jezioraka, bo to jest najważniejsze. Jeżeli będzie nowy obiekt, będą jeszcze lepsze warunki, to pojawią się sponsorzy. Także apel tutaj do władz. Podstawa to jest bardziej nowoczesny obiekt sportowy, który pozwoli na wejście nowych sponsorów.